Zapraszamy Państwa do obejrzenia 17 odcinka naszego wykładu poświęconego złożonym kontraktom handlowym. Tym razem zajmiemy się jednak zabezpieczaniem ekspozycji brutto. W poprzednim odcinku mówiliśmy zabezpieczanie na podstawie ekspozycji netto i wspomnieliśmy, że metoda ta ma kilka wad. Przede wszystkim nie pozwala na zabezpieczanie faktur denominowanych oraz jest bardziej skomplikowana. Przykład ekspozycji brutto nie ma tych wad. Jest ta metoda prostsza, nieco droższa, ale zdecydowanie łatwiejsza, przyjemniejsza w użyciu. Zobaczmy na konkretny przykład, taki jak w poprzednim odcinku, czyli koszty walutowe 100 tysięcy euro. Z czego? 40 tysięcy euro to będą koszty denominowane, a 60 tysięcy euro będą to koszty czyste. Przychody walutowe 130 tysięcy euro, z czego 80 tysięcy euro to denominowane przychody, a 50 tysięcy euro to przychody czyste. Zobaczmy, jak powinien się zachować przedsiębiorca chcący zneutralizować ryzyka, które występują w tym konkretnym zdarzeniu gospodarczym. Przedsiębiorstwo powinno zawrzeć forwardy. Różne forwardy. Po pierwsze, na sprzedaż euro o łącznym nominale 130 tysięcy euro, ponieważ takie przychody będą zarówno denominowane, jak też czyste. Oraz dodatkowo powinno zawrzeć transakcję forward na kupno euro o nominale 100 tysięcy euro, czyli na całość kosztów walutowych, zarówno tych czystych, jak też denominowanych. Forwardy na sprzedaż euro zawieramy po kursie 4,1700. Taki był kurs bit tych forwardów. Natomiast forwardy na zakup euro po kursie 4,1720. Taki był kurs ask tych forwardów. Jak widzimy, koszt operacyjny transakcji wyniesie tylko 0,2 grosza, stanowiący różnicę pomiędzy kursem, po jakim forwardy kupiliśmy i kursem, po jakim forwardy sprzedaliśmy. Dodatkowo wszystkie forwardy wygasają po 3 miesiącach, zakładamy bowiem, że wszystkie przychody i koszty walutowe zostaną zrealizowane w okresie 3 miesięcy. Zobaczmy, co się dalej dzieje z tym zdarzeniem gospodarczym. Po pewnym czasie przedsiębiorstwo wystawia fakturę denominowaną o wartości 30 tysięcy euro. Przyjmuje wobec tego wczorajszy kurs Narodowego Banku Polskiego do naliczenia wartości tej faktury. Jeśli tak, to powinno jednocześnie zamknąć forwardy, te na sprzedaż waluty, o nominale 30 tysięcy euro. Kilka dni później przedsiębiorca ma do zapłacenia 20 tysięcy euro za fakturę importową czystą. Nie ma tej waluty, musi więc ją kupić. Przedsiębiorstwo wykorzystuje posiadane forwardy na zakup euro i kupuje walutę po zabezpieczonym kursie, czyli tym 4,1720. Jeśli dodatkowo wspomnimy, że kupi tą walutę wcześniej, czyli rozliczy kontrakt forward przed terminem rozliczenia, odzyska część zapłaconych punktów swap, co oznacza, że kurs efektywny zakupu waluty będzie niższy niż 4,1720. Dobrze, pojdźmy dalej. W ten sposób wykorzystuje wszystkie posiadane forwardy ilekroć. Po pierwsze, gdy wystawia przedsiębiorca fakturę denominowaną, to zamyka forward na sprzedaż waluty bez dostawy waluty, ponieważ tej waluty mieć nie będzie. Wystawia fakturę denominowaną i w tym samym momencie powinien zamknąć forward, który pozwoliłby sprzedać walutę. Gdy sprzedaje euro, czyli wystawił wcześniej fakturę czystą walutową, zamyka forward na sprzedaż euro z dostawą waluty, ponieważ tą walutę ma na rachunku. Gdy wpływa do niego faktura denominowana, czyli ponosi koszt, zamyka forward na zakup euro bez dostawy waluty. Wiemy już, jak to robić, poznaliśmy to w poprzednich odcinkach. Wreszcie, gdy kupuje euro, bo musi zapłacić za fakturę czystą, zamyka forward na zakup euro z dostawą waluty, czyli kupuje walutę fizycznie po kursie 4,1720. Jeszcze może dodamy, że w ten sposób wszystka waluta, która była potrzebna do kupienia, została kupiona po kursie przeciętnie około 4,1720, natomiast całość waluty, która została sprzedana, czy wszystkie przychody denominowane, zostały zrealizowane po kursie 4,17. Metodę tę możemy troszeczkę udoskonalić i zawrzeć forwardy na zakup i sprzedaż euro tylko na nominał 100 tysięcy euro. Natomiast nadwyżkę netto, czyli 30 tysięcy euro przychodów, zabezpieczyć opcją put. Takie rozwiązanie pozwoli nam na zwiększenie elastyczności i będzie bardziej efektywne kosztowo. W pierwszej kolejności korzystać wtedy będziemy z forwardów, a po ich wyczerpaniu wykorzystamy opcję put.
Podsumowując, jeżeli porównamy metodę zarządzania ryzykiem w przypadku złożonych kontraktów handlowych, prostszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie ryzyka przy ekspozycji brutto, ponieważ przy metodzie netto pojawiają się sytuacje, które komplikują proces zarządzania ryzykiem. W następnym odcinku dowiemy się natomiast, jakich absurdów możemy doświadczyć, jeżeli będziemy zarządzać ryzykiem w ujęciu księgowym.